ruszamy w dalszą drogę do województwa podkarpackiego. To właśnie tam, we wsi Wrzawy, jest uprawiana fasola wrzawska, zarejestrowana przez Komisję Europejską jako chroniona nazwa pochodzenia. Fasola wrzawska wyróżnia się dużą wielkością nasion, cienką i błyszczącą okrywą nasienną, o jednolitym zabarwieniu oraz delikatną strukturą i konsystencją. Nasiona fasoli są bocznie spłaszczone o kształcie nerkowatym. Marysia trafiła z wizytą akurat podczas jej zbiorów. Pan po tej stronie, ja po tej? Tak. Dobrze. Ale wysoko, ledwo dosięgam. A jak tak wysoko rośnie fasola, to drabinkę pan przynosi, żeby ją ściągać? No nie, nie używamy drabinek, bo tutaj sami rosną tacy wysocy ludzie, żeby obrywać z samego końca tyczki. No to naprawdę dorodni. Obejrzymy sobie jakieś nasionko. Proszę bardzo. Jakie piękne, duże. Robią wrażenie. Oczywiście. Bielutkie. Ile zazwyczaj jest fasolek w jednej fasoli? 4? Od 1 do 6. Od 1 do 6. Tak. Ale przeważnie to jest tak 3 średnio. Zależy od warunków atmosferycznych, od pogody, od roku. Ale nawet jak dosyć trudno się zrywa, mocno siedzi. Dobrze jej na tym krzaku. Ale zielone muszą zostać, czy zielone zawsze zrywa? One jeszcze... Jeszcze muszą dojść? Dojdą, jeszcze tak jak się to tydzień, dwa. Niepowtarzalna jakość fasoli wrzawskiej jest wynikiem połączenia specyficznej kombinacji czynnika naturalnego, klimatu i gleby oraz umiejętności miejscowych producentów, związanych ze znajomością zasad jej uprawy. Teren, na którym uprawiana jest fasola wrzawska, charakteryzuje się wysokiej jakości glebami madowymi oraz specyficznym mikroklimatem, wynikającym z bliskości dwóch dużych rzek – Wisły i Sanu. Obszar ten jest cieplejszy od sąsiednich oraz odznacza się długim okresem bezprzymrozkowym. Wpływa to na wydłużenie okresu wegetacyjnego. Niezienny charakter tego terenu osłoniętego wyżynami powoduje mniejsze nasilenie wiatrów, co pozytywnie oddziałuje na jakość uzyskanego plonu z uwagi na dużą wrażliwość roślin fasoli na wiatr. Powyższe właściwości obszaru geograficznego w połączeniu z umiejętnościami ludzkimi polegającymi m.in. na zachowaniu odpowiednich zasad tyczenia, ręcznym sukcesywnym zbiorze nasion w zależności od stopnia ich dojrzałości oraz suszeniu na świeżym powietrzu pozwalają na uzyskanie produktu o specyficznych cechach. Jak długo uprawia już pan fasolę wrzawską? Fasolę wrzawską, odkąd pamiętam, tak fasolę uprawiamy. Była uprawiana w naszym gospodarstwie, uprawiali rodzice, uprawiam ja i teraz młode pokolenie przejmuje. No jest to tradycja. To jest praktycznie od zawsze, jak tylko pamiętam. W państwa sercach. Tak. A czym się charakteryzuje fasola wrzawska? Nasza fasola charakteryzuje się przede wszystkim oryginalnym smakiem i dużą wielkością ziaren. A na ten smak wpływa właśnie to, że znajdujemy się w kotlinie dwóch rzek, Wisły i Sanu. I ten specyficzny mikroklimat, gleba, mady nadwiślańskie, nadsańskie, właśnie co sprawiaje to, że ta fasola ma taki właśnie słodkawy posmak, cienką skórę, bardzo szybko się gotuje, no jest smaczna po prostu. I jest bardzo, że tak powiem, odwdzięcza się kulinarnie. A jakby pan powiedział o uprawie fasoli, bo nie jest ona prosta, jest co robić? No, przy fasoli pracujemy praktycznie cały rok. W zimie pozyskuje się tyczki do fasoli, co tyczki albo sosnowe, albo leszczynowe, ewentualnie wiklinowe. No, a od wiosny już zaczynamy końcem kwietnia sadzić fasolę. Jest takie przysłowie: na marka fasoli miarka. Wtedy w marka zaczynamy sadzić pierwsze strąki, tak tradycyjnie. No i do końca kwietnia staramy się to posadzić. No, a potem jest wbijanie tyczek, obróbka, pielenie, pielęgnacja tego wszystkiego. To jak dzisiaj pani widzi, jest już połowa października, fasola jeszcze w polu. To jest roślina dnia długiego, także no, jest bardzo pracochłonna i pracuje się tutaj do późnej, bardzo późnej jesieni. A jaki jest zbiór fasoli wrzawskiej? Czy jest trudny? Trzeba się trochę na kim nastykować? No niestety, to jest bardzo trudne. Tu się nie da nic zmechanizować. Trzeba to wszystko robić ręcznie. Im więcej ludzi w domu, tym szybciej się zbierze. Po pracy na polu czas na chwilę relaksu. Marysia została zaproszona na mecz piłki nożnej przyszłości wsi młodych mieszkańców Wrzaw z lokalnej drużyny.
Nie tylko po takim meczu, ale także po wysiłku. Wrzawianie doskonale wiedzą, jak się pokrzepić. Pani Basiu, jest pani rodowitą wrzawianką. Czy fasola wrzawska od zawsze była u pani w domu? Tak, tak, wrzawianko jestem od urodzenia. A fasola, no oczywiście, to królowa naszych warzyw i fasola. Dziadkowie uprawiali, rodzice, no fasola... Wrzawy bez fasoli to chyba nie są wrzawy. Dzisiaj, gdy już ta fasola ma to swoje takie uznanie w świecie, w Polsce, no to owszem, taka jest duma, nas rozpiera jako wrzawiaków, no, że ta fasola jest znana. I różne potrawy, różne na piknikach, na różnych takich imprezach plenerowych w gminie czy w powiecie, my to fasolę rozsławiamy poprzez dania. Czyli fasolę, ale nie po bretońsku, tylko już po wrzasku gotuję. Po wrzasku. A jaka to jest fasola po wrzasku? Po wrzasku. No oczywiście, wkładka jakaś tam mięsna, warzywa, fasola, ale sobie go dodajemy czy tam z łazankami, czy ziemniakami. W każdym bądź razie nasza fasola zupa nie ma równy w sobie, smakuje wszystkim. Także jest przepyszna. Proszę Państwa, potwierdzam. Można powiedzieć, że fasola wrzaska jest dla Pana inspiracją, bo wyczarowuje Pan z niej wiele pysznych produktów. No właśnie, produkty wytwarzam z fasoli wrzaskiej, pasty, cztery rodzaje, z suszonymi pomidorami, z suszonymi śliwkami, z papryką i z olejem lnianym oraz w zalewie solnej i w sosie pomidorowym. Produkty właśnie cieszą się dużą popularnością. Jeżdżę na różne tam targi, wyjazdy, no i bardzo każdy klienci chwalą sobie te produkty. Podczas różnego rodzaju imprez panie z koła gospodyń wiejskich potrafią na bazie fasoli wrzawskiej przygotować różne rarytasy. Posiada ona specyficzny słodki smak, co sprawia, że jest wysoko cenionym produktem kulinarnym. Strażacy muszą dobrze zjeść, żeby mieć siłę na akcję i do działania. Fasola wrzawska pomaga? Oczywiście fasola pomaga, daje krzepy, jest dużo w niej witamin i jest uwielbiana przez strażaków, wszystkich gości, którzy przyjeżdżają do OSP. Są goszczeni oczywiście fasolką wrzaską, tak samo każdy w domu spożywa bardzo dużo fasoli. Także my z tego słyniemy. I fasoli na stole nie może zabraknąć? Nie może zabraknąć w święta i praktycznie raz w tygodniu, czy tam kilka razy w tygodniu są potrawy z fasoli. Fasola wrzawska jest wytwarzana w powiatach tarnobrzeskim i stalowolskim w województwie podkarpackim. Mało kto wie, że fasola jest jedną z najstarszych roślin uprawianych w Ameryce Środkowej i Południowej od ponad 7000 lat. Po odkryciu Ameryki, Hiszpanie i Portugalczycy przywieźli dwa gatunki fasoli, znane i uprawiane dotychczas w całej Europie. Fasolę zwyczajną i fasolę wielokwiatową. W Europie fasolę uprawiano początkowo w ogrodach botanicznych i przyklasztornych, ale wymieniana jest także jako składnik ogrodów zielarskich w projektowanych ogrodach cesarskich Karola Wielkiego.